Siemanko, z tej strony Mister Adamo 15 i dzisiaj zaczynamy nagrywanie filmików z FIFA World, otwieranie paczek. Jest ze mną Mafia Solec Siemanko. i jako, że we dwoje rozmawiamy, jesteśmy zawodnikami FIFA dość długo, gramy sobie razem, też razem pootwieramy paczki, tym razem ja otwieram, a Borek komentuje. Postanowiliśmy, ogólnie to wszystko zaczęło się, gdyż kiedyś pobraliśmy sobie tą FIFA. Pograliśmy dość długo, ale jak to nie ukrywajmy, FIFA World ma swoje bugi. Postanowiliśmy przerzucić się na FIFA 13, tak jak ja 13, Adam na 14. No ale po pewnym czasie postanowiliśmy wrócić, wyprzedać wszystkich zawodników, wszystko to co mieliśmy i poodbierać właśnie paczuszki za tą cenę. No Adamowi udało się tam ogarnąć ile? 200? 258 920. No ja na chwilę obecną mam 877 685. No ale jeszcze mam pełne okienko transferowe, więc myślę, że w 900 tysięcy się zamknę i wtedy będziemy mogli otworzyć około 120 paczek. Więc Bolek miał ten plus, że miał o wiele lepszych graczy ode mnie. Ja miałem podstawowych, najtańszych, ale też dobrych. Więc takich średniaków. No, Bolek miał bynajmniej Robena, co był plus, bo on dużo Co zarobił na nim. praktycznie, to Robin mnie za Robina dostałem 300 tysięcy, więc tyle Więc co za tyle, Robin. co ja, nawet więcej niż ja mam, więc spoko, co nie? Dzisiaj No. otworzymy kilka paczek, zobaczymy ile zdążymy. Postaramy się w 10 minut zrobić taki filmik, żeby był krótki, zwięzły i żeby było na temat. To Adam co? zaczyna, ja mam nadzieję, kolejny Let's Play już będzie u mnie na kanale. Zgadza się. No Dobra, to bęk, gadać. lecimy do sklepu, otwieramy paczuszki za 7,5 tysiąca popularne i zobaczymy, co nam tam EA da. Bęk, poleciała pierwsza. Powodzonka. Dzięki. Zobaczymy, co tam rzuci się w pierwszej. Ale makabra. Wyjątkowy srebrny Holzhauser ze Stuttgartu. Mój Boże. Potem Schänderlin z Southampton. Kurde, grałem w karierze Southampton i on był. Ładnie kopał bramy, więc jest dobrze. Szefer, bramkarz. Już go też miałem w Wordzie, więc nie za ciekawy. No, trener jakiś Wezerowicz. Ogólnie. Na jak to macie? Kontrakty. Już zaraz ci powiem. Strój Werony. I leczenie plus 4. Ogólnie całkiem pompka. No, A formacja 4-3-3. Dobra, wszystko do o, klubu. co coś tam dostaniesz. Wszystko do klubu i lecimy. Paczka number 2. No, jeżeli ktoś by chciał kupić końsy, to jeszcze odezwijcie się w komentarzach tu właśnie, Tak, to może coś to tam się od mnie Bolek odczytało. jeszcze chętnie milion sprzeda. Nie no, milion nie, bo miliona mi się nie uda ogarnąć, ale tak to coś tam mogę sprzedać, bo nie chcę wszystko na Zawsze paczki. będzie pół miliona nawet. No. Dobra, druga paczka u mnie otworzona jest Salihowicz z Ja Bośni i pierd. Hercegowiny. Biglia z Lazio. Z Argentyńczyk, więc całkiem. Ty się cięż, że Gibraltaru nie trafia. Tu jakiś Jantrzka z Niemiec. Luju, co to jest? I podstawowy kontrakt. O, będziemy mieli też herb Spartaka Moskwa i Santiago Bernabeu. No. O. Grubo, grubo. Druga paczka poszła. Czas na trzecią. To stadion Santiago Bernabeu miałeś? To zaraz sprawdzę, bo tu chyba zeszło. To Bolek sprawdza i otwieram trzecią paczuszkę. Bęk. Jezu, znów wyjątkowy srebrny jakiś Rodriguez z Meksyku. Ludzie, co to jest? Adrian Lo... jakiś Jezu, jest. bramkarz Lopez z Olympique Lyon. Barovero. Kolejny Argentyńczyk, ale będziemy miał Argentyńczyków, no? Dwóch bramkarzy, kurde. Dobra, Ale szukamy ogólnie sobie. miałem aż pięciu zawodników w tej paczce. Dość dużo. Modyfikacje menadżera 4-4-1-1. I stadion jakiś King Fahd Stadium. Nic ciekawego. Nie, San Siro. Wyszło. Kolejna paczuszka Lopez. przed nami. Mam, powiem ci, Adam, znalazłem Santiago Bernabeu, dwa stadiony. No i cena, no dość, powiem ci, ciekawa, bo 4,5 tysiąca za stadion. Nawet jak za 4 go obniesz, więc trochę paczka się A zwróci. ja mam Bolek dla ciebie paczuszkę marzeń. Nie zaczniemy od tej ciekawej dla mnie strony, tylko zaczniemy od Musy. Ktoś zgłosił. Napastnik CSKA Moskwa. Tempo 93. Good. Wyjątkowy srebrny Henriksen, czy jak mu tam, żeby nie okłamać. I jakiś ze Słowenii. Campbell. Ale
Dla mnie kartą znakomitą jest plus 4000 monet. Tak. I użyjemy karciuszki oczywiście, żeby nie zabłądziła mi tam gdzieś. No i tyle, nic ciekawego będzie tu nie było. To grubo. No, Warszawa. I lecimy kolejna pożyczka, nawet nie liczę później. Patrzę na czas, postaram się tak gdzieś w czasie się zmieścić. Oluju! Wreszcie coś powyżej 80 euro. Santi Cazorla! Bardzo ładnie. O! Bardzo to ładnie. Za to za hiszpanem koło dyski może zostać. Arsenalu, bardzo ładnie. Bayer! Z Niemiec w ogóle nie. Hertha Berlin Kraft. Co tych, to mnie mało interesują. I jakiś fizjoterapeuta De Guzman. To ja powiem, że jest bardzo mało Santi Cazorla nowej karty. Bo to w nowej dostałeś, czy nie? Oczywiście, wszystko w nowej jest. No to nie ma w ogóle. Wszystko wyślij do klubu. Jednorazowy już niestety mamy zajęte, więc zrobimy krótki. Adam, Santi Cazorla, około 10. No to super. Mała przerwa na usunięcie jednorazowych i niedogodowa z Adamem. Jesteśmy z powrotem, mam trochę miejsca na jednorazowe, więc otwieramy kolejne. Proszę. A u mnie karty się sprzedają, sprzedają się. Jeszcze tylko brakuje nam 18 tysięcy i będzie 900. A u mnie dostałem Ajera. Ajer. Ajer. Jakiś kanał w ogóle tych kameryńczyków to nie umiem wysłowić. Ręka to od razu. Listę transferową, żeby mi tutaj nie drażniła. Modyfikacja też. Herb to nie zostanie, bo on tu nie idzie. Strój FC Barcelony, oluj. No to ci sprawdzę. To ej, mi to ten już masz Santiago Bernabeu. Mam FC Barcelony, no grubo, grubo. No teraz ci tylko zawodników brakuje. Poczekaj, stroje i herby. Grubo. Idzie wszystko do klubu i cykamy kolejną paczuszkę. Co tam ciekawego nam dadzą w kolejnej paczuszce? Sports. Dobra, patrzymy. FC Barcelona. Jest Roman Weidenfeller. To jest coś ciekawego. Adaś, ale które stroje? Pomarańczowe czy... Te pierwsze stroje. Podstawowe? Podstawowe. No to grubo. Ile? No paczka ci się zwróci. O kurwa. No koło 6 tysięcy gdzieś. Tak jak wystawisz, to powinno ci pójść. No, a w tej paczce mam monety plus 1000, więc... Już good. No i dobra, czyli tak, ogólnie Weidenfeller, Rodrigo, Juan Nesus i te sprawy. Czekaj, Weidenfellera sprawdzę imię. No, Weidenfeller to coś, że on nie będzie jakoś wyjątkowo drogi. W ogóle, o, Lipton. Roman Weidenfeller? To szybka sprzedaż, Quicksell, do widzenia. Wyślij do klubu. Aleluja, dobra, na transferową, bo mam za dużo tych. Nie! 4,5 do 5. Kurde, niezłe staty ma. No, Waldyś to Waldyś tak zwany. W końcu z Borusu. Lecimy kolejną. Zobaczymy. Albo ostatnia, albo przedostatnia. Zobaczymy. Nie, ja to tak przez kurwa liczę na to, że no te 900 tysięcy jak nie trafi Ronaldo do Messiego, to ja nie wiem. Usunę tą kipę od razu. No to grubo, ja mam w tej paczce Enville z Francji, bo gra w intermediowanie, nawet nie wiedziałem. Zirkowa mam. I jakiegoś Balzano. W ogóle nie wiem skąd się biorę. Właśnie nie Balotriego. No nic ciekawego. To sprzedam od razu, bo to i tak nie pójdzie mi. Do klubu normalne. A reszta na transfer. Dobra, jeszcze jedną sobie, nie wiem, paczuszkę i kończymy na dzisiaj. Ja to chyba z tydzień będę to otwierał. Zawsze będzie ciekawie. Co tu 10 paczek i trzeba będzie opróżniać jednorazowe i wszystko. U mnie ostatnia paczuszka. Bang! Zobaczymy, co dadzą. Pierre Mertesacker. Czy Petr Mertesacker. Nie wiem, jak on się nazywa. Petr, bo to jest Niemiec, to Petr. Ale tempo to ma naprawdę boskie. 34. 34. O, to już, no tak, dalej. Aloj. No dobra, ładna ostatnia paczka. Mertesacker z Arsenalu. No, z Arsenalu też dobiłem trochę.
Czekaj, zaraz mi się Brahimi. zestawi elementy zagry. Brahimi. No i Ciekawe, ładnie. ciekawe. Jakiś Ambrose. Fajny murzyn. Fajnie wygląda. Ty, ale nie powiem obronę, to on ma zajebistą. No, Teraz. 87. 8-7 to jest jak Hummels, jak Chiellini, jak wykąpany. No, w ogóle wykąpany to on jest. Z 3,5 dostaniesz, 4. No, zawsze O. coś. Dobra, bynajmniej herb walki jeszcze, jakieś fizjoterapeuty, czy pierwszy, jak oni się nazywają. Ta masażystka od palców. U nogi. Dobra, to idę do klubu, a co reszta na listę transferową, więc tyle. Na dzisiaj tyle. Niedługo kolejne filmy, nie tylko z FIFA World, ale z innych gier, których zaprezentuję Wam z moimi gośćmi, których na pewno dowiecie się w kolejnych filmach. A kto będzie? Fajnie będzie, Kto zobaczycie. będzie, nie powiem, wiecie już jedną osobę, kto będzie. Kto będzie też drugi, pewnie się domyślacie. Możecie pisać w komentarzach, więc łapka do góry i subskrypcja jest najważniejsza. Nie łapka, tylko babka w następnym Babka nie. Ona nie odcinku. będzie. No to Dobra, trzymajcie, cześć. dzięki za oglądanie. Łapka do góry i do następnego. Pa, pa.